witam serdecznie, z tej strony Grosik. Jadę właśnie do Matrza. Darek ze mną jedzie, kolega. Dzisiaj jestem w roli pasażera, to trochę więcej nagram w drodze. Idziemy zatankować na Orlen, tak? Na Orlen zajdziemy. Na Orlen trochę gazu. Dzisiaj autem na gazie jedziemy, trochę taniej. I ruszamy. Ikeę widać. Witam wszystkich. Jestem już w Matrzu na łące. A więc będę dalej łaził po tej łoneczce, zobaczymy co to wyjdzie. Tutaj ostatnio skończyłem. Jadę dalej. Jeszcze sobie balans gruntu poprawię. Okej. Będę włączał nagrywanie, jak będzie znowu jakiś ciekawy sygnał. No, dzisiaj będzie szczęśliwy dzień, bo wykopałem podkowę. To na pewno trafię coś jeszcze fajniejszego. Jest sygnał. Zobaczymy co teraz będzie. Na razie nic ciekawego, jakieś łuski, trochę złomu. Zobaczymy co tutaj będzie. Już wyszło. Gdzieś tutaj jest. Szlapnelek. Mam kolejny sygnał. I zobaczymy co będzie. O, sucho. Kosteczka. Nie no, dałem za to fiskarce po 100 zł. Taki już. Konkretny, powiem ci, bo słaby szpadel tutaj na łące nie da rady. No coś jest. Zobaczymy. Kupiłem sobie w tamtym roku sapereczkę, wiesz? Ale ona na łąki. O, jest. Łuseczka. Chuja. Mam kolejny sygnał. Już na zewnątrz. O, i jest. Guziczek. Bardzo. O, i z oczkiem celutki, delikatnie, żeby nie złamać. Wytrzemy go. Carski guziczek. Kolejny sygnał, nawet ładny, chyba najładniejszy sygnał dzisiaj. Zobaczymy co to będzie.
jest. Zielone coś widzę. Tutaj, patrzcie. Jest. Oj, pierścień. Kolejący. 150. Ale sygnał był ładny. Do następnego dołka. Dobra, kolejny sygnał, już mam wykopany. Monetka jakaś. Monetka. Ale chyba PRL będzie, bo taki. No oczywiście. 20 groszy z PRL. Słabo. Kolejny sygnał. Monetka. PRL. O, tym razem 10 groszy. Czubeczek z pocisku. No, kolejny. Zobaczymy, co tym razem będzie. Monetka.
oczywiście PRL. Kolejny sygnał. Już na wierzchu. Coś. O, monetka. Zielona. O, druga RP. 5 groszy pewnie. Po wielkości. Tak, tylko zjedzone z przodu. 31 rok. Z tyłu. O, w porządku. Z przodu troszkę. Słabo wygląda. Ale jest. No hej, już jestem w domu, tyle że podsumowanie nagrywam dopiero w niedzielę, bo nie miałem jak za bardzo nagrać. Pracowity tydzień miałem, więc troszkę biegałem. Troszkę biegałem w pracy, tu i tam. I dopiero niedziela rano, mam czas nagrać to podsumowanie. Dobra, zaczynamy od grubych rzeczy. Dwie szklaneczki takie, tutaj druga jest, która trzyma miarkę, podtrzymuje miarkę, żeby miarka się nie wywróciła. O, przydatna. Taka szklaneczka, dobra, dwie takie szklaneczki. Jedna nawet ładna jest, druga jest uszczerbiona. Dobra. Zaczynamy od takich śmiesznych rzeczy. Nazwałem to UFO. Nie wiem co to jest, muszę posiedzieć w wolnej chwili i poszukać tego. Ten jest uszkodzony. O, takie coś. Dobra. Lecimy dalej. Taka klamerka ciekawa. O, Milo szczeka na dworze. Klamerka. Obrączka z gołębia. Wiem, że zbierają ludzie obrączki, więc jak zbieram teraz, to wrzucę. Może kiedyś komuś się przyda ta taka obrączka. Dobra, coś takiego z biżuterii. Nie wiem. Spinka od mankietów? Jakaś taka stara bardzo. Nie mam pojęcia. Zaklejona strasznie. Dobra. Jakieś żelastwo. Nie wiem co to jest, ale ciekawe. Dobra, kolorek. Jakiś gwincik w środku. Nie wiem, może od jakiegoś zapalnika albo czegoś. Dobra. Pierścień klejący 150. Troszeczkę czubków teraz było. Nie wiem dlaczego. Każdy wyjazd jest inny. Teraz dużo czubków, łusek mniej. Widzicie? W to miejsce może strzelano bardziej. I dlatego. Dobra, tyle czubków znalazłem. Tradycyjnie. Szrapnelki do końca challenge'a 1000 sztuk, jeszcze daleko, ale już niedługo. Myślę, że do końca wakacji uzbieram 1000 tych szrapnelków. Dobra, taki czubek, ale metalowy. Dobra, łuseczki. Może tutaj najadę kamerą. Trochę łusek jest. W tym jedna metalowa, czyli to będzie zapewne druga wojna. Jak już się Niemcom zapasy kończyły, to z zwykłej stali robili łuski. No. Dobra, tyle łuseczek. I lecimy. Z monetkami, guzikami. Kilka perelków wyszło. Złotówka 20 groszy. 10 groszy, 10 groszy. Są tu jeszcze jakieś perelki?
Chyba nie ma. Chyba nie ma. Tam, 4 PRL-e. Monety. 5 kopiejek, taka ładna, duża. Stan nie za super, trochę wytarta. Ale jest. Lubię takie duże kopiejki. Dobra. Taka kopiejka, o, ta jest bardzo ładna. Na nią trochę popracowałem, żeby ją wyczyścić. Ta mi się podoba. Dobra. Lecę dalej z takimi bardziej oklepanymi kopiejkami. Kopiejki. Tutaj jeszcze. Kilka mniejszych kopieczek. Dobra, dobra. Plomba. Plomba. Niemieckie monetki ze swastyką. Miałem tu jeszcze jakąś niemiecką? Nie, chyba już nie. To jedna niemiecka się tym razem trafiła. I wyszło kilka sztuk drugiej RP na tej moneczce w różnych stanach. Jedne ładniejsze, inne gorsze stany troszkę. Tutaj jeszcze. Proszę bardzo. 5 groszówki. 5 sztuk i 2 po 1 grosz. Roczniki różne. Sprawdzałem. Niezbyt wartościowe. Tych najlepszych roczników oczywiście nie ma. Dobra, i takie wycieruchy to jest. Kopiejka. Nie wiem, czy to guzik, czy to jakieś inne ustrojstwo. No to też 5 zł jeszcze z PRL-u. Zielony krążek. Była kiedyś moneta chyba, ale widać. Dobra, i guziczki. Caraczek popularny. Cały stan. A. Taki sobie. Znajdowałem ładniejsze. Kolejny. Ten chyba gorszy troszeczkę. Kusiczek. Ósemeczka. Taki guzik. Nad nim trochę popracowałem. Będzie drugi. Do kolekcji, bo to brytyjski jest. Nie wiem, co na łące w marcu robił, ale już w marcu znalazłem. Takie guziki. Brytyjskie, amerykańskie. To bo zapewne ze zrzutów jakiś. Dobra. Taki guziczek z orzełkiem w koronie. Szkoda, że niekompletny, ale jest. Kolekcja rośnie guzików. Ten też ze zgiętym oczkiem, ale jest. Nie będę prostował. Proszę bardzo. Ładny, co? Carski raczej będzie. Tak, w serlicy nawet. Jakiegoś urzędnika na pewno. Nie wiem, poczta, telegraf. Chyba telegraficzny będzie jakiś.
Tak mi się wydaje, na te pioruny takie. No, i to by było na tyle. Kolejny wyjazd. Wtorek, może w środę. Zobaczymy, jak to wyjdzie, więc następny filmik, mam nadzieję, że już wam złożę przed następnym weekendem. A więc pozdrawiam wszystkich. Mówił dla was Grosik. Cześć.